cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam. Dzisiaj mamy akcję związkowców z placówek kulturalnych w całym kraju. Będą składali petycje w sprawie niskich wynagrodzeń. To jest akcja, która zaczęła się na Opolszczyźnie. Tak, dokładnie. Podczas naszego manifestacji w kwietniu tego roku były tak zwane opolskie dziady kultury. Akcja rozpowszechniła się na cały kraj, została podłapana bardzo ładnie w Krakowie i dzisiaj jest finał tej akcji. We wszystkich urzędach marszałkowskich zostaną złożone petycje, które będą mówiły o wzroście wynagrodzeń. Żeby nie przerzucać kosztów funkcjonowania tych instytucji kultury, takich jak filharmonia, teatr, czy muzeum, czy biblioteki, na pracowników, a jednak dać coś od siebie. Mieliśmy to zapewnienie i chcę też tutaj powiedzieć bardzo wyraźnie. Do tej pory pan marszałek nie odpowiedział nam na piśmie. Spotkał się z nami, omówił te nasze postulaty płacowe w tych instytucjach. Mówił o zmianach kadrowych, że będą... Zmiany kadrowe nastąpiły, mamy nowy dyrektor. No tak, ale pieniędzy za tym dla pracowników nie poszło żadnych, bo twierdzono, że jest spadek podatku CIT. Teraz niedawno słyszymy, że jest tak fajnie, że podatek CIT jest większy, ale do kieszeni pracowników nie trafiają większe pieniądze, czy w ogóle nie ma nic więcej. Czyli liczycie na to, że w tym budżecie na przyszły rok pieniądze na kulturę będą większe? Pieniądze na kulturę powinny być już w tym roku, bo dzisiaj pracownicy często z tych instytucji kultury muszą ubiegać się, i to jest wstyd, o pomoc z opieki społecznej. Aż tak źle? Aż tak źle. Proszę sobie wyobrazić, że w niektórych instytucjach od 8 lat nie było wzrostu wynagrodzeń i dzisiaj płaca, która kiedyś wynosiła 1800-1900 zł, jest taka sama, na tym samym poziomie od tamtego czasu. Protestują także nauczyciele. Pojutrze odbędzie się manifestacja w Warszawie. Będzie delegacja z Opolszczyzny. Oczywiście wyjedzie około 150 do 200 osób w Dniu Nauczyciela do Warszawy. Mamy już zamówione autokary, gadżety i jadą pod Ministerstwo Edukacji protestować tak jak to było zapowiedziane. I tutaj postulaty są jakie? Też między innymi płacowe, też i postulaty, które mówią o gwarancji pracy, o tym, żeby likwidować szkół, bo cały czas nasz pani minister starczy, że jest taki niż demograficzny, że niedługo jeszcze będą likwidowane placówki szkolne. Kolejne. Dobrze, Solidarność założyła portal sprawdzampolityka.pl. Tak przedwyborczo, co konkretnie sprawdzacie? W ubiegłym roku ta akcja miała swój początek w kampanii do Europarlamentu. I tutaj chcę powiedzieć zwykłą taką statystykę. 90% kandydatów, która chciała uciec do Europarlamentu z Platformy Obywatelskiej i z PiS-u, tam się nie dostała. Między innymi... Mówi pan o parlamentarzystach, którzy kandydowali do wyborach do Europarlamentu i oni się tam nie dostali. Takim liderem to jest pan minister Rostowski z Bydgoszczu, zaznaczam to słowo, że tak liczył na ten swój europarlamentarny mandat i dostał po nosie. Za te wszystkie działania antyspołeczne, antypracownicze, które obecna ekipa rządząca Platformy Obywatelskiej i PSL-u wprowadziła w życie. A co możemy na tym portalu znaleźć? Jakie informacje? Przede wszystkim na tym portalu znajdziemy, my oceniamy pracę. Nie, że nam ktoś się podoba, tylko pracę tych polityków, jak głosowali, jak zachowywali się podczas 4-letniej kadencji. No to znajdziemy tam taką informację, jak dany polityk głosował w sprawie wydłużenia wieku emerytalnego, jak głosował w sprawie 6-latków, jak głosował w sprawie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego i wiele, wiele innych tych rzeczy, o których my chcemy mówić. To nie tylko posłowie, ale również nasi senatorowie. Mamy trójkę senatorów, Knosale, Świejkowskiego i pana i Wacha, Piotra Wacha, tak. Którzy głosowali również za tymi rozwiązaniami. Ja zachęcam wszystkich mieszkańców Opolszczyzny do tego, żeby weszli na portal sprawdzampolityka.pl, gdzie można zobaczyć i ocenić i popatrzeć, jak głosowali nasi parlamentarzyści. Jak pracowali i zachowywali się dla polskiego społeczeństwa. Portal cieszy się dużym zainteresowaniem. Macie takie dane statystyczne? Oczywiście. W ubiegłorocznej kampanii, mówię o tej europarlamentarnej, bo o tym możemy powiedzieć, na stronę weszło prawie 4 miliony użytkowników, a w tym roku już mamy około 500 tysięcy. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Twarzą tej kampanii sprawdzam polityka.pl jest hasło pani premier Kopacz.
pomagam, rozumiem, słucham i pani premier Kopacz jest twarzą tej kampanii przed tymi wyborami. Bo my chcemy pokazać, że rzeczywiście to są puste słowa, puste obietnice tych polityków. No niby związek się nie angażuje w politykę, ale trudno nie odnieść wrażenia, że no, mocno atakujecie ekipę rządzącą. Jesteście po stronie opozycji. Oceniamy ich po efektach pracy i my jesteśmy od tego. My się angażujemy w politykę społeczną, w politykę obywatelską, w politykę pracowniczą, gospodarczą, jeżeli chodzi o miejsca pracy. I tutaj będzie nasze zaangażowanie. Nas nie interesuje polityka zagraniczna, polityka obronna, w sensie, że chcemy mieć na nią wpływ, ale na te główne aspekty, gdzie ważą się nasze losy, gdzie jesteśmy poddani presji płacowej, my będziemy się wypowiadać. Jeżeli ktoś mi powie, że polityką jest to, że mówimy o sprawach emerytalnych, no to to jest w dalekim błędzie. Jak wypadają nasi parlamentarzyści? W ocenie bardzo źle. Bo większość parlamentarzystów, tak jak mamy... W waszej ocenie. W naszej ocenie. Tutaj też chcę jeszcze zaznaczyć jedną osobę, bo taką osobą, która jest antyspołeczna, antypracowniczą, to jest pan poseł z mniejszości, bo nie tylko mówię tutaj o posłach... Ryszard Galla. Oczywiście poseł z mniejszości niemieckiej, który dokładnie tak samo traktował pracowników, tak samo podnosił rękę za tymi rozwiązaniami, jak znaczy, Platforma osoba, Obywatelska jak i ekipa, PSL. Jak ekipa dokładnie. Koalicyjna, tak? Więc warto się też panu Galli przyjrzeć. A związkowcy kandydują w tych wyborach? Mamy kilku członków związku, którzy kandydują z różnych list i tutaj mogę powiedzieć, że z partii z ruchu społecznego Kukiz 15 startuje Grzegorz Jędrzej z pozycji numer 10, startuje Danusia Trzaskawska z Grodkowa, nauczycielka, startuje pan Naszkowski, który również jest członkiem Solidarności w Głubczycach. I to nie przeszkadza związkowi, ta ich aktywność polityczna. Ale to związkowiec ma być już wykluczony ze startowania? Nie, panie redaktorze. Chcą startować, startują za własne pieniądze albo za pieniądze z ugrupowania, które pokrywa ich kampanię. My ze związku nie dajemy na tą kampanię ani grosza. My dajemy. Czy to są ich prywatne inicjatywy po prostu? Dokładnie, każemu wolno. Przed weekendem Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, zapowiedział, że ta akcja Sprawdzam Polityka.pl będzie dużo bardziej aktywna przed samymi wyborami w końcówce kampanii wyborczej. Co planujecie? No przede wszystkim będą to spoty radiowe, telewizyjne, będą kampanie na ulicach, będzie rozdawanie ulotek. My chcemy, żeby polskie społeczeństwo wreszcie stało się społeczeństwem takim w pełni obywatelskim i oceniało po wynikach pracy. Nie ma lepszego momentu. Ja przypomnę sytuację z 2012 roku, gdzie premier Tusk nazwał mojego lidera Piotra Dudę pentakiem za to, że zebrał 2 miliony podpisów, ale również powiedział jedną znaczącą rzecz. Chcecie zmienić władzę? Macie do tego kartkę wyborczą. I dzisiaj nadszedł ten moment, żeby tą czerwoną kartkę wyborczą pokazać politykom Platformy, PSL-u, ci, którzy głosowali przeciwko właśnie pracownikom, obywatelom, w swojej pracy w Sejmie. No to jeszcze jeden temat. Jak związkowcy odebrali te głośne publikacje Newsweeka na temat luksusowych czasów przewodniczącego Piotra Dudy? No to jest zwykła głośna sprawa. A to jest zwykła prowokacja, którą wiadomo, Newsweek próbuje nas zastraszyć. Poszły już pozwy. Za chwilę, szanowni państwo, zobaczycie, jaka będzie historyczna reakcja wydawcy Axel Spiegel i Newsweeka i redaktora naczelnego, że związek chce ich zrujnować. Za podanie nieprawdy muszą te instytucje, te firmy zapłacić i pan Liz osobiście również, bo nie wolno tak bezczelnie kłamać. Czyli to nie podważyło autorytetu pana Dudy, pana zdaniem? Ale wręcz to nas wzmocniło, bo byliśmy naszykowani na takie akcje, bo przecież do tej pory wszystkie akcje, czy wnioski do Trybunału kończyły się sukcesem. Że dzisiaj w Polsce mamy demokraturę PSL-u i Platformy Obywatelskiej, wszyscy widzimy po głosowaniach. Oni głosują jak sznureczki. I dzisiaj, gdybym zapytał panią Janinę Okrągły, czy pana Rajmunda Millera, dlaczego głosował za tymi rozwiązaniami, bo była dyscyplina partyjna. Więc to są osoby, które w moim przekonaniu nie nadają się w ogóle na posłów. To samo można powiedzieć o panu Korzeniowskim i o całej ekipie, która tak głosowała. A co z posłami opozycyjnymi? O nich pan nie mówi. To jak no rozumiem, bo jeżeli, głosowali ale, inaczej. Ale tak samo są na naszej stronie internetowej można i sprawdzić. Można sobie sprawdzić i zobaczyć, jak dany poseł głosował. I tu jest jeden przypadek, o którym chcę też wyraźnie powiedzieć. To pan poseł Gowin
z Polski Razem głosował przeciwko tym rozwiązaniom antyspołecznym i antypracowniczym. I dokładnie tak samo jest opisany jak poseł Korzeniowski, czy poseł Jarmuziewicz, czy Kolenda Łabuś. Sprawdzam polityka.pl, jeśli państwo chcecie, proszę zajrzeć. Zapraszam. Zobaczcie, jak parlamentarzyści głosowali w ostatnim czasie. I zapraszam i po prostu ja wierzę w to, że polskie społeczeństwo jest mądre i nie da tym cwaniakom politycznym powtórnie wejść do Sejmu. No, zobaczymy 25 października. Naszym gościem był się Grzegorz Adamczyk, wiceszef Opolskiej Solidarności. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.